Po końcy na każdą platformę zapraszam do superkońsy.pl. Szybko, tanio, bezpiecznie. Wszelkie niezbędne linki znajdziecie w opisie. Cześć, witajcie wszyscy niezwykle ciepło i serdecznie. Z tej strony oczywiście Simon, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj otwieramy nową serię, która będzie się nazywała Karuzela Transferowa, w której będziemy oczywiście przedstawiać wszystkie potwierdzone, jak i oczywiście plotki transferowe. Tak więc, no cóż, nie trzeba chyba tutaj więcej tłumaczyć, także przechodzimy sobie już do pierwszego zawodnika na dzisiaj, którym jest João Cancelo, czyli prawy obrońca Valencji. I jest on dosyć mocno łączony z Barceloną, jak wiadomo. Aleix Vidal, który miał być naturalnym następcą Daniego Alvesa, się tam kompletnie nie sprawdził i jest praktycznie już na wylocie z klubu, a obecnie na prawej obronie gra nominalny pomocnik, a więc Sergio Roberto. Nie wiadomo, jak to długo pociągnie, także mi się wydaje, że taki transfer jest po prostu kwestią czasu, tym bardziej, że ostatnio Valencia wyprzedaje swoich najlepszych piłkarzy, jak na przykład Nicolas Otamendi w ostatnim czasie, czy Paco Alcacer w zeszłym roku również do Barcelony. Tak więc przechodzimy sobie do następnego piłkarza, którym jest Julian Draxler, czyli już, tak wiem, powtarzam się, potwierdzony transfer. Przychodzi on z Wolfsburga do Paris Saint-Germain za bardzo dużą kwotę. No, Wolfsburg nie radzi sobie najlepiej w tym okresie, więc Julian, najlepszy piłkarz Wilków, ucieka z tonącego okrętu właśnie do paryskich pieniędzy. Będzie tam oczywiście zarabiał bardzo dużo, no i ma on realną szansę grać tam w podstawowej 11, ale będzie musiał walczyć z takimi piłkarzami jak na przykład Marco Verratti, który jest dużo bardziej usposobiony ofensywnie. Jak wiadomo, Hatem Ben Arfa jest już praktycznie na wylocie, więc będzie miał tam troszeczkę ułatwioną drogę. No i zobaczymy, jak Niemiec poradzi sobie w lidze francuskiej. Następnie przechodzimy sobie do Turbo Grosicka, a więc Kamil Grosicki, który jest obecnie zawodnikiem Rennes i Rennes radzi sobie bardzo dobrze, ale Grosik nie jest szczęśliwy we Francji i od zawsze to podkreśla, że jego celem jest gra w Anglii, tam się najlepiej pokazać. Już latem było blisko, praktycznie już był klepnięty transfer do Burnley, jednak na ostatniej prostej, tuż przed metą, już miało przeciąć się ta wstęga, coś się popsuło, no i do transferu ostatecznie nie doszło, a teraz młoty, czyli West Ham United, nie najlepiej sobie radzą. Do tego jeszcze bardzo prawdopodobne jest odejście Dimitriego Payeta, więc ich najlepszego piłkarza. No i ten piłkarz występuje na lewej stronie i takim na jego następcą mógł być właśnie Kamil Grosicki, czyli zawodnik, który również gra bardzo widowiskowo, który może dać bardzo dużo swojej drużynie. Widzimy to na przykładzie grze w reprezentacji, no i tym swoimi wejściami z ławki właśnie w Rennes. No i zobaczymy, czy Grosik zrealizuje swoje marzenie o grze w Anglii. Wszystko powinno się już sfinalizować zimą, bowiem na Twitterze to podkreśla właśnie w rozmowach z Mateuszem Borkiem, żeby szukowali dużego newsa na styczeń. Następny piłkarz na dzisiaj, Jesse Rodriguez, więc zawodnik, który latem przychodził do PSG, aby w końcu poszukać regularnej gry i jeszcze gdyby to było w bardzo dobrym klubie, no ale jednak coś również poszło nie tak. Jesse w ogóle nie gra, no i praktycznie już jest klepnięte to, że on odejdzie na wypożyczenie do Las Palmas, gdzie praktycznie jest to ostatni ratunek, no może nie ostatni, ale może okazać się ratunkiem dla jego kariery. Tak samo było w przypadku Kevina Prince'a Boatenga, który tam się odbudowuje. No i taką szansę może również skorzystać z Hesse. Jestem oczywiście kibicem Barcelony niż Realu, no ale tego zawodnika bardzo lubię i byłem zawsze fanem jego talentu. No i zobaczymy, jak to się spisze. No i ostatni zawodnik na dzisiaj to Mattia Perin, więc włoski bramkarz, który jest łączony z Napoli. Jak wiadomo, obecnym bramkarzem Napoli jest Pepe Reina, który za niedługo skończył już 35 lat, więc zawodnikiem będzie już dosyć wiekowym. No i właśnie Mattia Perin, który będzie, no prawdopodobnie może nie zimą, ale latem najprawdopodobniej przejdzie do Napoli, ma szansę stać się podstawowym golkiperem, no i w przyszłości będzie prawdopodobnie konkurował z Gianluigi Donnarumą, jeżeli chodzi o bramkę w reprezentacji Włoch, bo wiadomo, Buffonowi coraz bliżej do zakończenia kariery. No i zobaczymy, czy ten transfer się sfinalizuje. Jak wiadomo, będzie to ogromny awans piłkarski, awans sportowy w wykonaniu tego piłkarza. No i mi się wydaje, że każdej ze stron wyszłoby to na dobre.
Tak więc, okej, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Łapka w górę, jeżeli wam się spodobał, jeżeli jesteście nowi, no to zapraszam do subskrypcji na kanale. Już na dniach, no już w nowym roku powinien się pojawić kolejny odcinek właśnie z karuzeli transferowej. No a tymczasem to już byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i pa pa.